400 lat temu, późnym wieczorem, w namiocie dowódcy zebrali się pułkownicy i starszyzna kozacka. Jan Karol Chodkiewicz prowadził naradę, leżąc na łóżku. Dla zebranych było jasne, że to jego ostatnie chwile. Był 18 września 1621 roku trzeci tydzień obrony warownego obozu wojsk Rzeczypospolitej pod Chocimiem przed armią sułtana Osmana II. Śmiertelnie chory Hetman. Zaczął przewrotnie – czy nie lepiej będzie wycofać się spod chocimia? zapytał. Zapadła cisza. Dlaczego ten, który kilka dni wcześniej gromił doradców gotowych zawrzeć lada jaki pokój byle tylko pewny, zadał takie pytanie? W końcu wystąpił dowodzący kozakami Piotr konaszewicz sahajdaczny lepiej jest uczciwie za ojczyznę umierać, niżeli brać się do ucieczki niegodnej ludzi rycerskich i zelżywej, tak niebezpiecznej. Na ustach Chodkiewicza dał się zauważyć słaby uśmiech. Bo oto pozostali dowódcy zaczęli prześcigać się w zapewnieniach. Wytrwać, nie ustępować placu, niechaj się pan Hetman nie frasuje. Wieść o naradzie rozniosła się po obozie. Żołnierze Równie zmęczeni i głodni co ich wodzowie, poczuli, że odżywa w nich duch. Byli gotowi dalej walczyć za Hetmana, za Rzeczpospolitą, za chrześcijaństwo. Byli przecież teraz jego przedmurzem. Dosłownie. Powszechny. Weź, słuchaj. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite. To jest podcast Tygodnika Powszechnego, fragment którego właśnie państwo wysłuchali. Czytała Agnieszka Postrzyga, że pochodzi on z tygodnikowego cyklu Tygodnik na ucho, gdzie mogą państwo co tydzień wysłuchać pięciu tekstów z najnowszego numeru tygodnika powszechnego. Dostępny jest on w Audiotece, w Dostępie dla Klubowiczów. Bardzo serdecznie zapraszamy, a autorem tekstu, z którego ten fragment pochodzi, jest nasz dzisiejszy gość Maciej Miller. Cześć Maćku. Cześć. Maciek jest dziennikarzem trzech wielkich specjalizacji. Pierwsza to Kościół Katolicki w całej swojej rozciągłości, druga to medycyna w całej swojej rozciągłości, a dzisiaj skupimy się na trzeciej, czyli na historii całej jej rozciągłości. Tak. A konkretnie na wydarzeniu, które właśnie, od którego właśnie liczymy 400 lat. 400 okrągłą rocznicę bitwy pod Chocimiem, 18 września 1621 roku, 9 października podpisano rozejm, że tak ze spoiluję. Tak, tak. Dokładnie teraz, bo rozmawiamy, dzisiaj jest. Szósty. Dzisiaj jest szósty, szósty no to październik. 400 lat temu już krążyli parlamentariusze. Jeszcze jakieś ostatnie strzały padały, ale już bez przekonania, już było wiadomo, że Turcy muszą odstąpić, że nie uda im się przekroczyć Dniestru i wejść do Rzeczypospolitej, bo wiadomo, że wojska Rzeczypospolitej i kozaków zwyciężyły. No i w ten sposób zepsujowaliśmy całą historię, zaczynając od Niestety. końca, od szczęśliwego ostatecznie zakończenia, ale spróbujmy nakreślić temu wszystkiemu jakąś klamrę, bo zaczyna się ta historia właściwie 170 lat wcześniej, kiedy Turcy zdobywają Konstantynopol, upada drugi Rzym, upada Cesarstwo Wschodnie, potem niespełna 100 lat przed bitwą pod Chocimiem Sulejman Wspaniały rozgromił Ludwika Jagiellończyka pod Mohaczem, a 62 lata po Chocimiu no, następuje to wydarzenie, które z tym fragmentem dziejów właściwie większość z nas kojarzy, czyli bitwa pod Wiedniem, czyli finał całej tej historii. Bitwa pod Chocimiem brzmi tutaj jak punkt zwrotny. Dlaczego ona jest taka ważna i dlaczego musiało do niej dojść? Jest tak ważne, bo to było pierwsze tak wielkie zwycięstwo nad armią lądową Turcji w ogóle w historii. Do mia oni generalnie od późnego średniowiecza parli na północ, od, od Adrianopola począwszy, potem zdobyli Konstantynopol i potem podbijając Bałkany, Węgry, Mołdawia, Włoszczyzna podporządkowywali kolejne ziemie europejskie, idąc na północ, no w końcu zagrozili Rzeczypospolitej. No i tutaj, no cóż, daliśmy im odpór wreszcie. No to, to było zwycięstwo słynne na całą Europę właśnie z tego względu. Zdarzyło się coś, co do tej pory nie miało miejsca. Mimo, że Europa nam nie pomogła, byliśmy zdani na własne siły i kozackie. O czym yy. za chwilę więcej jeszcze powiemy. Tak, to to zwycięstwo stało się... Yy. Było czymś, o czym się opowiadało na wszystkich dworach europejskich. To było wielkie wow, ktoś pokonał wreszcie Turków, oni nie są niezwyciężeni. W swoim tekście pod tytułem dwóch Hetmanów i napisujesz opisujesz bardzo szczegółowo to, co poprzedziło bitwę, czyli właściwie lata, dekady, już bezpośredniego konfliktu Rzeczpospolitej i Turcji, które no stały się państwami graniczącymi ze sobą frontowo, prawda? Tak. Z niewielkim buforem. Do tak jak wspomniałeś, Węgry przestały pełnić tę rolę bufora dla, dla części Europy. Były nim jeszcze dwa niewielkie księstwa, Mołdawia i Wołoszczyzna. To nie były zupełnie niezależne państwa. One lawirowały między Turcją a... Rzeczpospolitą, wcześniej też między Węgrami. Rządzili nimi często bardzo zręczni władcy, świetnie orientujący się, w, kto jest w tym momencie silniejszy i składający chod temu silniejszemu partnerowi. I Rzeczypospolitej bardzo zależało na tym, żeby Turcja ostatecznie nie podporządkowała obu, ty, obu tych gospodarstw naddunajskich, no bo wtedy granica polsko-turecka przebiegałaby Dniestrem i to już było śmiertelne zagrożenie. I tak nie byliśmy, na nasze kresy nie były bezpieczne, ponieważ nieustannie najeżdżali nas lennicy tureccy, czyli Tatarzy Krymscy. No, ale mieć zaraz za miedzą potężną armię turecką, no to że było zagrożenie zupełnie innej rangi. Nie można było do tego dopuścić. Powiedzmy jeszcze, zanim, zanim zapytam cię o kozaków, powiedzmy jeszcze trochę o Tatarach. Ty w swoim tekście demitologizujesz pogląd, jakoby Tatarzy to było takie właściwie plemię z wrodzoną krwiożerczością, z wrodzoną potrzebą mordu i najeżdżania. Właśnie, co, co tak, jak, jak funkcjonowali Tatarzy? No, nietrudno odnieść wrażenie o tej krwiożerczości, no bo rzeczywiście ich najazdy coroczne, czasem ich było więcej niż jeden na, na rok, no, one się z, z, z paleniem, zabijaniem, grabieniem, zabieraniem ludzi w jasyr. No, to były zdarzenia no, jak, jak z horroru. No dobrze, nie jest to całkiem bezpodstawne. Tak. Natomiast nie ze względu na jakieś swoje psychologiczne cechy oni dokonywali tych najazdów. Państwo Tatarów no, stało na bardzo niskim poziomie rozwoju gospodarczego. Oni nie byli w stanie wyżywić się Żyjąc tam na, na, na Krymie i ziemiach sąsiednich, stąd, żeby w ogóle przeżyć, musieli najeżdżać ziemie ościenne. To był po, po prostu element ichniejszej gospodarki. Model tak. biznesowy, tak. <laughs> więc, więc z jednej strony Turcy i Tatarzy, z drugiej strony Rzeczpospolita. I kozacy. I tutaj znowu mamy mnóstwo wyobrażeń, mnóstwo stereotypów na temat, na temat Kozaków. Opowiedz o nich, kto to właściwie byli Kozacy. E, kozacy to byli. Hmm, wywodzili się w sposób uciekinierów. Mm -hmm. na, na tak zwanych dzikich polach. Potem ten ten zwano też Zaporożem. E, to były południowe ziemie Ukrainy, naz, nazwijmy to Ukrainą. E, Chociaż ta, ta nazwa też ma swoją historię, ale może w to nie, nie wchodźmy. To na inny odcinek. Tak. Na, na te dzikie pola od, od późnego średniowiecza uciekali chłopi z, z bardziej północnych ziem ruskich, z, a także z Polski. Z, z, dało się tam znaleźć nawet byłych mieszkańców Mazowsza czy, czy Wielkopolski. Przede wszystkim to byli zbiegli chłopi, w miarę jak rusły, ucisk feudalny i na, na chłopów nakładano coraz większe obciążenia, to tym, tym większe było tak zwane zbiegostwo. No i między innymi ono, ono następowało właśnie na, na dzikie pola. Ale znajdowały się tam też awanturnicy, szlachcice, którzy uciekli spod, spod topora, bo coś tam mieli na sumieniu. Na, na tych dzikich polach powstał rodzaj takiej fajnej demokracji. Tam właściwie wszyscy byli równi. A ci tak zwani uchodnicy szybko zaczęli się gromadzić w pewne społeczności właśnie w obronie przed wspomnianymi Tatarami, żeby nie stracić życia, żeby nie stracić dobytku, zaczęli tworzyć pewne, pewne osady, zaczęli doskonalić sztukę wojenną i z biegiem czasu... Oni zostali nazwani kozakami, zresztą, właśnie przez Tatarów. Z wiekiem czasu kozacy stworzyli jedno z najlepszych w Europie formacji piechoty. Byli nieprawdopodobnie skuteczni i w ataku, i w obronie. Potrafili znakomicie walczyć z pomocą taboru, czyli wozów połączonych łańcuchami. Także polscy królowie, dostrzegając tę ich skuteczność, coraz chętniej wykorzystywali ich w swoich wojnach. Brali ich na żołd na, na wojnę z Szwecją, czy w czasie Dymitriad. No i ta piechota kozacka wyświadczyła nam, naszym królom, na ogromne zasługi. Tutaj mamy tych tak zwanych kozaków rejestrowych, prawda? Czyli tych wziętych na żołd przez koronę. Tak, to był pomysł, który pojawił się w, pod koniec panowania jeszcze Zygmunta Augusta. Wtedy po raz pierwszy stworzono rejestr. Tam było ich 300. Kozaków, których wzięto na żołd i, i którzy byli o, obdzieleni takim szczególnym przywilejem. Podlegali wyłącznie władzy wojskowej swojego hetmana rejestrowego, który podlegał hetmanowi koronnemu. Byli wyjęci spod władzy starostów polskich. To był bardzo cenny przywilej. Później, w miarę potrzeb militarnych, Polska brała na rejestr większe lub mniejsze ilości kozaków. W ogóle nie biorąc pod uwagę skutków społecznych. Chodziło o to, że no, dać komuś przywileje, a potem je odebrać, to jest najgorsze, co można było zrobić. A jednocześnie w XVI, XVII wieku te dzikie pola, to już nie były takie fajne, taki, taki, taki dziki zachód. Tam zaczęła wkraczać cywilizacja i to taka niefajna cywilizacja, bo feudalna. Panowie polscy wielki, wielcy magnaci, polscy, ruscy, Tworzyli tam gigantyczne laty fundia, no i znowu odbierano wolność osobistą ludziom, którzy tam chcieli być wolni. Więc fajnie było być kozakiem rejestrowym, nie fajnie było te, te przywileje stracić tam. W rezultacie, no, od, od przełomu właściwie XVI-XVII wieku na Ukrainie nieustannie wrzało, była tam bardzo skomplikowana sytuacja społeczna, na to się nakładały jeszcze spory. Związane z wiarą. Chodziło o, o to, że Rzeczpospolita niechętnie patrzyła na Prawosławie, które z kolei chętnie patrzyło w stronę Moskwy, gdzie znajdował się patriarchat. Król Zygmunt III Waza doprowadził do zawarcia tzw. Unii Brzeskiej w 1596. Która, upraszczając, doprowadziła do tego, że hierarchowie prawosławni podporządkowali się papieżowi, Mam, mamiono ich dostępem do Senatu i wszystkimi przywilejami, które posiadali biskupi katolicy. Z tym, że tak ta jak. W prawie każdej książce historycznej na ten temat pojawia się cytat z Zbigniewa Wójcika, że po jednej stronie była hierarchia bezwiernych, a po drugiej wierni bez hierarchii. Hmm. Po prostu ten, ten żywioł prawosławia nie chciał się poddać Unii. Narastał spór między unitami a prawosławnymi. Skończyło się tak, że na Ukrainę przybył Teofanes, patriarcha jerozolimski. To się działo nie bez wiedzy Moskwy, która no, widziała w tym możliwość ingerowania w, w sprawy Rzeczypospolitej. I on w, w tajnie wyświęcił nową hierarchię prawosławną. W, w tym momencie znowu pojawiają nam się tutaj Kozacy, ponieważ Kozacy i Teofanesa, i tych nowych władyków prawosławnych otoczyli swoją opieką zbrojną. E, i Nasz król Zygmunt III musiał przełknąć pewną gorzką pigułkę, ponieważ na jego dwór udał się hetman Zaporowski, Piotr Konaszewicz, zachajdaczny, z owymi nowo wyświęconymi biskupami prawosławnymi i zażądał legalizacji tej hierarchii. Zygmunt III pewnie się skrzywił, ale, ale przystał na to, musiał na to przystać, bo to, to był warunek udzielenia pomocy zbrojnej. A był trochę, powiedzmy to, postawiony pod ścianą, dlatego że zanim doszło do bitwy pod Chocimiem, miała miejsce inna bitwa pod Cecorą, gdzie Rzeczpospolita nie mniej ni więcej tylko straciła armię, prawda? Tak, straciła całą armię. Kampania pod Cecorą to był. Kolejny element tego, tego, co już tutaj powiedzieliśmy, czyli tego przeciągania liny w kwestii Mołdawii, Wołoszczyzny. Hetman żółkiewski z armią koronną udał się do Mołdawii, okopał się w obozie pod Cecorą. W kolejnym sporze o obsadzenie tronu gospodarskiego, przeliczył się Jakkolwiek był znakomitym dowódcą, który wcześniej wygrał wiele bitew, to był już starym człowiekiem, miał 73 lata, a pod sobą miał bardzo niekarną armię, złożoną między innymi z lisowczyków, którzy stanowili znakomitą kawalerię, ale bardzo niekarną. W dodatku hospodar mołdawski, który go wezwał i który obiecał mu pomoc, przeprowadził mu tylko kilkuset ludzi potem jeszcze go zdradził, także... Żuchkiewski wybronił się pod Cecorą, tam, tam był obóz warowny i zaczął wycofywać się na północ w kierunku granic polskich. To było bodajże 160 kilometrów do przejścia. Wycofywano się metodą kozacką pod osłoną taborów. Niestety brakowało 10 kilometrów jeszcze do Dniestru, kiedy część żołnierzy, m.in. wspomniani lisowczycy, postanowili uciekać na własną rękę. Wcześniej, bezpośrednio po bitwie cesorskiej doszło do y, rabunków w obozie polskim. Żołnierze rabowali namioty, nawet, nawet hetmański zrabowano. Y, I oni obawiali się, że po powrocie do Rzeczypospolitej staną przed sądem wojskowym. Postanowili zwiać, przerwali tabor, na to tylko czekali Turcy, w, wdarli się. No i nastąpił kompletny pogrom. Zginął hetman żółkiewski, który od swoją drogą odmówił ucieczki. Zginął mhm. z bronią w ręku. E, jego zastępca Hetman polny, Stanisław Koniec Polski, trafił do niewoli tureckiej. Tak więc zostaliśmy bez Hetmana koronnego, bez Hetmana polnego i bez armii. Ciężka sprawa. Szczególnie, że za miedzą już armia turecka. Hmm. W tej nie najlepszej sytuacji e, sultan Osman II, 17-letni wówczas sultan, prawda? Młody, potrzebujący bardzo się wykazać, polityka dworu sułtańskiego nie była łatwą rzeczą. Postanawia ruszyć e, o, ośmielony tym, e, tym sukcesem i podbić Europę aż po Bałtyk. Tak, wezwał wszystkich e, Zwierzchników prowincji azjatyckich swojego imperium, żeby przysłali mu oddziały wojskowe. Na wiosnę już ich miał zgromadzonych pod Stambułem nie za ponad 100 tysięcy i wyruszono. Przy czym popełniono poważny błąd: mianowicie rozkaz wymarszu padł dzień po zaśmieniu słońca, czego nie wolno było zrobić, jak, jak potem jeden z kronikarzy tureckich. Napisał całe niepowodzenie tej wyprawy. Przepisać wypada zdeptaniu prawideł stwierdzonych doświadczeniem wieków, iż na kilka dni przed i po zaćmieniu słońca żadnego dzieła przedsiębrać nie należy. Niech Państwo to zapamiętają. Proszę nic nie przedsiębrać przed i po bezpośrednio zaćmieniu słońca. Tak. Być może w oczach Osmana, być może, z pewnością w oczach Osmana ta sytuacja tak źle się nie przedstawiała. Miał 100 tysięczną armię. Wiadomo było, że Rzeczpospolita tak szybko nowej armii nie zgromadzi, a na pewno nie tak wielkiej. Właściwie żadne państwo europejskie nie było w stanie tak gigantycznej armii wystawić jak Imperium Osmańskie. Tak więc sułtan wyrusza na wyprawy dość pewny swego. W jakimś sensie on musiał to zrobić. Chciał iść śladem swoich wielkich poprzedników, jak Mehmed zdobywca, który. Wdarł się na mury Konstantynopola, czy, czy Sulemia Wspaniały, który zwyciężył pod Machaczem. Wielkie zwycięstwa militarne były potrzebne sułtanom dla utwierdzenia swojej władzy, dla zdobycia szacunku poddanych, szacunku wojska. Z kolei klęska wiązała się z, z ryzykiem utraty tronu, życia. Taki też był los drugiego, II, ale na razie nic na to nie wskazywało. Dążył ze swoją stutysięczną armią na, na północ. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite. Więc mamy, więc mamy dramatis personae, zbliża się y, finał. Y, mamy, mówiliśmy już o Hetmanie y, Piotrze Konaszewiczu z Hajdacznym, Hetmanie rejestrowym. Powiedzieliśmy o Osmanie drugim. Jest jeszcze ciężko chory wówczas bohater spod Kirchholmu, Jan Karol Chodkiewicz. To jest Hetman wielki litewski, do którego wezwał Zygmunt III waza, no ponieważ dowódcy nam się skończyli. Trzeba było wezwać tego wielkiego wodza, mistrza walki manewrowej, no, który pod Kirchholmem pokonał trzykrotnie większą armię szwedzką. No, wymanewrował ją za pomocą Husari. Chodkiewicz był ciężko chory, miał 60 lat, ciężko chorował na nerki. Pewnie dzisiaj by jakieś dializy musiał przyjmować, a ja przer Przepraszam, przerwę, bo ja mówiłem państwu, historia yy, Kościół i yy, medycyna, która właśnie się <laughs> pojawia. Kościół był chwilę wcześniej, mówiłem państwu. Maciej Miller. Ale zamiast przyjmować dializy, Hetman Chodkiewicz ruszył na południe z, z misją zgromadzenia yy, wojska i obrony granic Rzeczypospolitej przed, yy, przed Turkami. Zebrał się Sejm. Sejm ustalił wysokie podatki. Nie wchodźmy tutaj w szczegóły, bo nie, nie poszło tak łatwo ze zbieraniem tych podatków. Nie udało się zgromadzić tak gigantycznej armii, jaką chciano. Tam to ponad 60 tysięcy planowano. Nie było to możliwe. Zebrano 25 tysięcy, a szło to powoli. W większości w byli to ludzie niedoświadczeni. No to, to, to nie było tak, że chodkiewicz szedł, pod Chodzim z z oddziałami weteranów spod Kirchholmu. Miał w większości pod sobą źle uzbrojonych i niedoświadczonych żołnierzy, którzy jeszcze prochu nie wąchali. To był, był w bardzo trudnej sytuacji. Tutaj wracamy do, do naszych kozaków, których, jak pamiętamy, Sahajdaczny obiecał przeprowadzić 30 tysięcy. To było 30 tysięcy bardzo z kolei doświadczonego Wojska znakomitej piechoty. To to, były siły, to nie były siły pomocnicze. To, to były siły niezbędne, żeby w ogóle mówić o jakiejkolwiek kampanii. Wspomnijmy jeszcze, że, że Zygmunt III waza podjął akcję dyplomatyczną. Nasi posłowie rozjechali się prawie po całej Europie. No i ta akcja zupełnie spaliła na panewce. To jest rok 1621, już trzeci rok trwa wojna. Potem nazwana 30-letnią. Władcy europejscy rzucili się sobie do gardeł i miało to trwać jeszcze długo. Katolicy walczyli z protestantami. To była potworna wojna, angażująca ogromne siły. Właściwie, kto tylko potrafił nosić bronię, jakoś nią władać, na pewno już był w służbie któregoś z władców. Dlatego władcy zagraniczni, w tym nasi sojusznicy, tacy jak Habsburgowie, nie, nie zgadzali się, żebyśmy prowadzili zaciąg, zaciąg na, na ich ziemiach. Zgodził się na to król Anglii, Jakub Stuart, ale te dwa, dwa oddziały, dwa regimenty piechoty, które zgodził się wysłać, no nie zostały wyekwipowane ani, ani wysłane na czas, tak więc dotarły do Gdańska już długo po bitwie. Podobnie też papież zgodził się udzielić pomocy finansowej, ale te pieniądze też płynęły już po, po kampanii. Co ciekawe, nasi posłowie przyjechali też do Holandii, która była państwem protestanckim. Hmm. Wyobrażam sobie, że musieli wielkie oczy zrobić Odwaznie. Holend, że tak, no, dlaczego mamy wspierać sojuszników Habsburgów, którzy są nasimi, naszymi wrogami. Historycy zwracają uwagę, że prawdopodobnie popełniono błąd, nie wysyłając posłów do Hiszpanii. Mm -hmm. Hiszpania mogła być, nie miała tak bardzo związanych rąk jak inne kraje europejskie, a mogła być zainteresowana e, pogromieniem Turcji. E, kto wie, gdyby się bawić w jakieś rozwiązania alternatywne, może Hiszpanie mogliby na, na, na tyłach wojsk tureckich w Bałkanach przeprowadzić jakąś dywersję, co by zmusiło Osmano do, do rozdzielenia wojsk czy nawet wycofania się. No ale do tego nie doszło. Tego tu zabrakło wyobraźni militarnej, dyplomatycznej. Tak więc ostatecznie byliśmy zdani na własne siły Rzeczypospolitej i kozaków. Aż chcę się zapytać, jak oni to wobec tego zrobili. Tutaj chyba nie bez znaczenia jest samochodzim, sama twierdza, prawda? Sama twierdza, sama twierdza była na, na zapleczu obozu polskiego. Ona była za mała i przestarzała, nie, nie, nie nadawała się jak, jak, jako główny punkt obronny. Natomiast wokół niej zbudowano mhm. ogromny, ogromny, duży obóz warowny wojsk polsko-litewskich i oddzielnie kozackich, które przebyły w ostatnim momencie, więc nie zdążyły się tak dobrze okopać, jak by chcieli. Hetman Chodkiewicz początkowo miał pomysł na tę kampanię, chciał iść wzorem swoich wielkich poprzedników, jak Jan Zamoyski czy Stanisław Żółkiewski, czyli przeprowadzić agresywną kampanię na terytorium nie swoim. Czyli wkroczyć do Mołdawii i stoczyć bitwę gdzieś nad Dunajem. Ponieważ jednak wojska miał 25 tysięcy swojego i 30 tysięcy kozackiego, a szło na niego 100 tysięcy, o czym, o czym wiedział, bo mieliśmy dobrze działający wywiad. Postawił jednak na walkę obronną. Jeden krok wykonał w tym kierunku, żeby... Naśladować swoich wielkich poprzedników, czyli przekroczył Dniestr, choć był już po stronie mołdawskiej. Mhm. Tak więc nie walczono na terytorium Rzeczypospolitej. Um, Jak wówczas wyglądało wojowanie? Bo to są czasy, kiedy walka zbrojna stała się, jeśli w ogóle można ją stopniować w ten sposób, bardzo brutalna. Tak, to nie było średniowiecze. No, no, przypomnijmy, że na, na, na średniowiecznych polach bitew, zanim wojska stały się zaciężne, czyli brane na żoł, a, a służyło w nim pospolite ruszenie, nie opłacało się zabijać e, pokonanego przeciwnika. To, no, powalonego rycerza brało się do niewoli, a potem obydwie wracaliśmy do dalszej walki. Czasem po bitwach dochodziło do takich właściwie księgowych rozliczeń, kto ile razy kogo wziął do niewoli. Mhm. To, to było też wszystko to by się... honorowe. Nie opłacało się zabijać wroga. Oczywiście, że, 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 że dużo ludzi ginęło w czasie bitew, jasne, ale nie opłacało się tego robić. A w momencie, kiedy wojska pod koniec średniowiecza stają się zaciężne, no to ten czynnik przestaje istnieć. Bitwy stają się o wiele bardziej krwawe. A tu, tutaj mamy jeszcze, jeszcze dodatkowy czynnik. To, to nie są bitwy między wojskami chrześcijańskimi. Pola bitew toczonych z Turkami były potwornie krwawe. Dokonywano tam rzeczy bardzo brutalnych, barbarzyńskich. Jeńcy byli często mordowani bezpośrednio po bitwie. Janczarzy chodzili po, po polu bitwy i niedobitków no, zażynali. To, to przechodziło też na, na, na drugą stronę. Podobnie jak Turcy hmm. zaczęli zachowywać się, czy Serbowie, czy potem Węgrzy, czy potem no, nasze wojska też. Wszyscy pamiętamy wbijanie Azji tuchaj na pal, prawda? Tak, no to, to nie był polski obyczaj. To, to jest właśnie przykład to, tortury potwornej przejętej Przejętej z półbitew toczonych z Turcją. To pozwala też wyobrazić sobie jak strach, który odczuwano w Europie wobec imperium osmańskiego. Mhm. Od południa ku nam podąża jakiś, jakiś koszmar. Po mhm. prostu, jak oni tu przyjdą, to nas będą torturować, wyrżną, zniszczą nas kompletnie naprawdę było się czego bać. Mhm. Olbrzymie nadzieje pokładane wobec tego w tej e, świeżo upieczonej armii, która, która e, obwarowuje się pod Chocimiem, e, to była bitwa składająca się z kilku etapów, mająca w sobie również epizod oblężenia, prawda? Tam próbowano również, również wziąć głodem obrońców. Jak to wszystko przebiegło? Mamy tam, wspominałeś, mamy z jednej strony Janczarów, z drugiej strony mamy Lisowczyków, o których mówiłeś, mamy Husarię, no i przede wszystkim mamy Kozaków. Hetman Chodkiewicz o niczym innym nie marzył, tylko o przeprowadzeniu szybkiej i walnej bitwy. Przekonywał swoją Radę Wojenną, że słuchajcie, mamy świeże wojsko, mamy jeszcze amunicję, mamy pożywienie, stoczmy bitwę jeszcze zanim nawet nadejdą wszystkie wojska tureckie. Ale Chodkiewicz miał nad, nad sobą właściwie Radę Wojenną narzuconą mu przez Sejm i musiał się poddać jej decyzji. A Rada być może pamiętawszy klęskę pod Cecorą. Nie, nie zgodziła się na stoczenie bitwy. Dlatego Ochotkiewiczosa też nie wbrew sobie zamknął wojska w obozie. Potem jeszcze parę razy próbował doprowadzić do tej walnej bitwy, ale nie chciał tego też Osman. Mhm. Tak więc to była bitwa, która trwała przez ponad miesiąc, od, od 2 września do, do 9 października. I miała przede wszystkim charakter obronny. Turcy atakowali przede wszystkim obóz kozacki, słabiej obwarowany, któremu Chodkiewicz wysyłał zazwyczaj posiłki. Potem, nauczony doświadczeniem, Osman atakował już na kilku odcinkach, tak żeby utrudnić tam gospodarowanie rezerwami przez polskiego Hetmana, ale polskie szańce były znakomicie przygotowane. Wykorzystano artylerię niezbyt liczną, którą wojska Rzeczypospolitej miały. Poza tym nieraz wyprowadzano za Szańce kawalerię, husarię, mhm. dopóki, dopóki był w stanie dowodził nią sam Chodkiewicz, no, która gromiła, gromiła szeregi wroga bardzo skutecznie. Posłuchajmy. Chodkiewicz wysłał kozakom posiłki. Podobne manewry wykonywano w kolejnych dniach wielokrotnie. Z jeńcami Turcy obchodzili się bezlitośnie. Sultan płacił nagrody za każdego zabitego wroga. Po bitwie w miejscu, gdzie stał jego namiot, znaleziono liczne odcięte głowy. Chodkiewicz, dopóki zdrowie mu pozwalało, osobiście wyprowadzał z obozu husarię i druzgotał wroga. Skutki takich starć opisał Wacław Potocki w Wojnie Chocimskiej. Pełno ran, pełno śmierci, wiązną konie w mięsie. Krew się zsiadła na ziemi, galaretą trzęsie. Ludzie się niedobici w swoich kiszkach plącą, drudzy chlipią z paszczenki po soką gorącą. Powiedzmy jeszcze husary. Bo to oczywiście legendarna formacja. Mnóstwo też mamy wokół, wokół tej formacji stereotypów, wyobrażeń, marzeń. Jak walczyli husarze? Ciężka, ciężka jazda pancerna. No właściwie to nie była ciężka jazda. Ciężka jazda też wtedy funkcjonowała. Ona ciągle przypominała tych średniowiecznych, zakutych, zbrojnych rycerzy. Husarzy można zakwalifikować bardziej jako. No, to już nie była ciężka zbrojna jazda. Oni mieli. Byli osłaniani pancerzem głównie z przodu, nie mieli tak ciężkich tych zbroi. Tak więc łączyli cechy jazdy ciężkiej, bo ich siła uderzenia była straszliwa. Walczyli tą samą bronią, bo kopiami, przełamywali szeregi przeciwnika, ale potrafili o wiele lepiej manewrować. Mhm. Ciężka, średniowieczna jazda, no, już raz puszczona mhm. naprzód, no, trudno jej było wykonać jakiekolwiek manewry. A husaria była do, do nich zdolna, a mistrzem dowodzenia husarią był, był Chotkiewicz. Tak więc no, ta, ta broń pod jego dowództwem była naprawdę straszliwa i Turcy mieli się czego bać. Husarzy nie musiało być dużo, żeby, żeby wykonywać skuteczne ataki. No i dodajmy, że nie mieli tych nieszczęsnych piór. No właśnie, no właśnie. Pióra były paradne, tylko? Głównie paradne, tak. No I te, co są w muzeach, to, to, są, to są głównie falsyfikaty XIX-wieczne. Ale wykorzystywano je potem jeszcze w XVIII wieku, kiedy husaria już na polach bitew się nie pojawiała, ale na, na paradach owszem, no to, to wtedy tak, mieli te, te pióra. Hmm. Znowu demitologizujesz nasze wyobrażenia. Po paru momentach zwrotnych w tej bitwie przychodzi ten finalny, kiedy umiera Hetman Hodkiewicz. I twój tekst nazywa się dwóch Hetmanów i Sultan, ale, ale pojawia się trzecia postać, czyli Stanisław Lubomirski, który przejmuje buławę od Hodkiewicza, prawda? Natomiast Osman, dowiedziawszy się o śmierci Hetmana, postanawia rzucić się do ataku. Tak. Śmierć Hetmana następuje w bardzo trudnym momencie. Już od połowy miesiąca zaczyna brakować pożywienia. Konwoje, które krążą między Chocimiem a Kamieńcem Podolskim są nieustannie atakowane przez Tatarów. Bardzo trudno było aprowizować obóz chocimski. Zaczyna brakować wszystkiego. I w tym czasie pogarsza się też stan zdrowia Hetmana. W końcu na, na łożu śmierci on przekazuje była we swojemu zastępcy ustanowionemu przez Sejm, Stanisławi, Stanisławowi Lubomirskiemu. To był dowódca mniej, mniej doświadczony, ale który spełnił pokładane w nim oczekiwania. Chociaż musiał od razu zmierzyć się z, z kryzysem we własnym obozie, ponieważ. Wojska litewskie odmówiły przyjmowania rozkazów. Dowódcy litewscy oznajmili, że mogą słuchać ewentualnie królewicza Władysława, który był obecny, w, dowodził dużą częścią żołnierzy w obozie pod Hocimiem. Kryzys zażegnał sam Królewicz, który też stanął na wysokości zadania i udało mu się przekonać Litwinów, żeby jednak poddali się rozkazom Lubomirskiego. Tak więc kiedy Osman na wieść o śmierci Hotkiewicza przypuścił zupełnie wściekły atak całodniowy na obóz polski, Lubomirski wzorem Hotkiewicza znakomicie rozporządzał rezerwami, wysyłając na zagrożone odcinki żołnierzy i udało mu się ten atak odeprzeć. Swoją drogą warto wspomnieć, że Osman kazał swoim żołnierzom krzyczeć do, do obrońców, że wasz, wasz wódz nie żyje, wasz hetman nie żyje. To, to był jakiś element wojny psychologicznej. No, no, na szczęście nie, nie podziałał. Zresztą Chodkiewicz zrobił, póki żył, zrobił wszystko, żeby, żeby napełnić duchem bojowym obrońców. Robili to też stale w cudzysłowie kapelani obecni w obozie, którzy dostarczali tej koniecznej ideologii, przedmurza chrześcijaństwa. Tak więc żołnierze wiedzieli, czego bronią. Walczą, walczą za Hetmana, walczą za króla, za Rzeczpospolitą i za chrześcijaństwo. Stanowią dosłownie jego przedmurze. Hmm. O to przedmurze jeszcze cię na koniec zapytam, ale zanim y, o tym, to jeszcze powiedzmy sobie o epilogu tej historii, bo bitwa, tak jak powiedziałeś na początku, zakończyła się rokowaniami, zakończyła się ugodą. Y, to, y, Turcy cofają się. Y, to, jak ta ugoda była przestrzegana, czy nie była, to jest osobna sprawa, natomiast y, ciekawi mnie epilog i y, 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 ciąg dalszy dotyczący kozaków, dlatego że też pisze, o tym w swoim tekście, że być może, gdyby nie będąca bezpośrednim następstwem ran odniesionych w bitwie śmierć Hetmana Piotra Konaszewicza Sajdacznego, która nastąpiła po bitwie, to sprawy polsko-kozackie mogły się układać zupełnie inaczej. A tymczasem niedługo, względnie niedługo później, bo w 1648 roku dochodzi do powstania Chmielnickiego, którego konsekwencje wszyscy znamy. Jeszcze przed samą bitwą chocimską Hetman Sahajdaczny z niewielkim oddziałem udał się na, na rekonesans i w czasie tej wyprawy dostał postrzał z różnicy. Ta rana nigdy się do końca nie, nie zagoiła, w końcu się, dodało się jakieś zakażenie. A walczył przez miesiąc jeszcze pod Chocimiem, Tak, do, dowodził, walczył osobiście, Kolak. tak. Niestety no, nie minął rok od, od, od bitwy, a w, 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 bodaj w kwietniu 1622 hetman zmarł z, z powodu tej rany. Był to bardzo wybitny wódz, bardzo wybitny polityk i wielki zwolennik porozumienia z Rzeczpospolitą. A jak widzieliśmy, potrafił się dogadać z, z królem Zygmuntem III wazą i, i no, przymusić go do, do zatwierdzenia hierarchii prawosławnej. Tak jak mówiliśmy, sytuacja społeczna na Ukrainie była bardzo trudna i, i tylko obecność takich wybitnych postaci jak Hetman Sachajdaczny w rozmowach z, z Dworem Polskim dawała jakąś szansę na sensowne ułożenie relacji polsko-kozackich. Gdzieś tam daleko na horyzoncie marzeń była jakaś Rzeczpospolita, trojga narodów, Rzeczpospolita wielu narodów, Niestety takie pomysły, takie projekty w ogóle nie doszły do skutku. Być może, gdyby nie ten nieszczęsny postrzał z różnicy, to może nie doszłoby do powstania Chmielnickiego. No bo po śmierci Sachajdacznego właściwie już jest równia pochyła. Hetman. Stanisław Koniec Polski, ten sam, który został wzięty do niewoli pod cecorą, wraca i na czele wojsk koronnych topi we krwi Ukrainę, gdzie, gdzie, gdzie wrze. Król chce, chce mieć tam święty spokój. Już nie, nie ma rozmów między towarzyszami broni zauważmy, że no, no było jakieś niesamowite braterstwo broni. Zwyciężyliśmy razem pod Chocimiem bez y, tych 30 tysięcy kozaków, znakomicie dowodzonych przez Sahajdesznego. Nie byłoby mowy w ogóle, nie, nie byłoby sensu nowego tego obozu budować. Musielibyśmy podjąć jakieś rokowania, y, płacić haracz sułtanowi. Y, nie byłoby mowy o, o skutecznej kampanii. Y, żadnej, nawet obronnej. Y, nie, nie mija kilka lat i my topimy we krwi Ukrainy. Mijają kolejne lata, mamy rok 1648, i wybucha ogromne, największe jak do tej pory, bo było ich bardzo wiele, powstanie pod dowództwem Chmielnickiego. I, i to jest już koniec. To, to jest koniec marzeń o jakimkolwiek sensownym ułożeniu relacji z, z kozakami. To jest początek procesu, który dokończy się oderwaniem dużej części Ukrainy na rzecz Rosji, bo w to wszystko wchodzi Rosja, ta wojna się zmienia w polsko-rosyjską. Tak więc na, na tym polu przegraliśmy wszystko. Stawka w całości została roztrwoniona. Nic z tej, z tej tradycji wspólnego, wspólnej obrony chocińskich szańców nie zostało. Hmm. Dla Osmana II ta przedsięwzięta po zaćmieniu słońca wyprawa też nie skończyła się dobrze, ale też stanowi ona chyba taki punkt zwrotny w postrzeganiu tej, tego koszmaru, prawda, płynącego z południa, o którym mówiłeś. Po bitwie chodzimskiej Turcja przestała się tak jawić. Nadal, było nadal, nadal była mocarstwem, nadal była groźna, ale już dla wszystkich było jasno, że tych ludzi da się pokonać, Jan Janczarów da się odeprzeć. Sam Osman skończył marnie. Udusili go gwardziści w czasie spisku pałacowego, do którego doszło w ciągu paru miesięcy. No, tak jak mówiliśmy, przegrał, więc musiał stracił to, stracił rzecz. życie. Imperium Osmańskie w tym czasie już nie jest tak potężnym państwem jak na początku XVI wieku. Jest już trawione pewnymi procesami, może jeszcze nie tak widocznymi, ale jest w kryzysie gospodarczym, kryzysie administracyjnym. Jest w sposób bardzo przestarzały zarządzane, ale jeszcze jest w stanie wystawić potężną armię. Ale w, w ciągu XVII wieku te wszystkie procesy postępują. Dalej można powiedzieć, że Turcja jest mocarstwem, ale u, ulega w kolejnych e, wojnach. W XVIII wieku już jest gromiona, choćby przez Rosję Katarzyny II, a w XIX wieku o Turcji się mówi, że to jest chory człowiek Europy. Mm -hmm. Mm -hmm. Powiedziałeś jeszcze, e, i to właściwie chciałbym, żeby było puentą tej naszej rozmowy, e, o ideologii, idei, która. Towarzyszyła obrońcom z Podchocimia, temu poczuciu bycia przedmurzem chrześcijaństwa. I to jest takie pojęcie, które chyba dzisiaj jest w sposób niebywały nadużywane. Ono jest przywoływane często. Ono oczywiście funkcjonuje też no, w naszej edukacji historycznej. Ta Polska jako przedmurze chrześcijaństwa się odpowiada. No, przy okazji wspomnianej bitwy pod Wiedniem pojawia i towarzyszy nam takie nieustanne poczucie, że to gdzieś my byliśmy w historii tymi właśnie obrońcami. No i jest to bardzo często przekładane na konteksty współczesne w sposób kompletnie anachroniczny. Jak to jest z tym przedmurzem chrześcijaństwa? Wtedy pochodzi no cóż, no rzeczywiście byliśmy tym przedmurzem. Wcześniej Przedmurze przebiegało bardziej na południe, przez Węgry. Tak się, tak się też o nich mówiło. No cóż, XVI-XVII wiek to nie jest czas dialogu międzyreligijnego. Na coś takiego nie, nie było szans. Myślenie tymi kategoriami jest bardzo anachroniczne. To faktycznie było starcie cywilizacji. Nie, nie, nie było miejsca na dyskusję, trzeba było wystawić armię i się bronić. Taka też była ideologia proponowana przez papiestwo, które od średniowiecza zwoływało kolejne krucjaty, które konstruowało kolejne ligi święte, które miały wyprzeć Turcję z Europy. No w jednej z takich krucjat zginął nasz Władysław Warneńczyk chociażby. Tradycja jest dosyć stara. Jedną z lik świętych chciał skonstruować we współpracy z papieżem Stefan Batory. Tak więc to, to, to trwało przez, przez stulecia. To nie było mowy o żadnym dialogu. Tak więc. Sięganie dzisiaj do tego słowa przedmorze chrześcijaństwa wydaje mi się nie na miejscu. To, to, to nie ma po prostu żadnego sensu. Mhm. Religia wtedy. Bo przecież, bo przecież wyprawa, przecież parcie Turcji na, na Europę nie było motywowane przynajmniej w głównej mierze tym, żeby tę Europę nawrócić na islam. Na ile religia pełniła rolę w tym konflikcie zbrojnym i czy da się ją według dzisiejszych kryteriów oddzielić od ówczesnej, nazwijmy to, polityki? Raczej nie. Zygmunt III. Waza był władcą ultrakatolickim, Osman II. ultramozułmańskim. Żadnemu z nich nie przyszłoby do głowy rozdzielanie kościoła od państwa, czy meczetu od państwa. To w ogóle tymi kategoriami nie, nie myślano. Zygmunt miał silne przekonanie, że broni chrześcijaństwa przed naporem islamu, który chce to chrześcijaństwo zniszczyć wiem, że na ziemiach podbitych przez Turków chrześcijan nie nawracano siłą, pozwalano im żyć. Bałkany nie zostały przecież zislamizowane. Nie wiem, co by się zdarzyło, gdyby podbili Rzeczpospolitą. To, to było niewykonalne, to na pewno by do tego nie doszło, chociaż Osman miał Plany zupełnie nie z tej ziemi. Chciał dojść do Bałtyku, chciał sprzymierzyć się ze Szwedami i z innymi państwami protestanckimi i wspólnie no, włączyć się w wojnę 30 i pokonać znienawidzonych Habsburgów i innych katolików. No, nie miał na to sił. Nawet gdyby zwyciężył pod Chocimiem, to nie, nie udałoby mu się to raczej zrobić. Tak więc chyba nie ma sensu rozważać, co by było, gdyby Turcy podbili część Polski. Czy by to tam dochodziło do, do, do pogromów? Raczej nie. Jeśli się budowało gigantyczne imperium, no to gdyby zaprowadzać wszędzie siłą islam. No to to, to jest zażywienie nieustannych powstań. No, to, to, tego się nie robi, więc pewnie by pozwolono chrześcijanom żyć spokojnie, być może zmuszano tylko do płacenia jakiegoś podatku. Ale to bardzo daleko brniemy w kierunku wielkiej historii alternatywnej. W każdym razie to, to nie był czas dialogu międzyreligijnego, to był czas obrony własnej religii, własnego państwa i własnej cywilizacji, a trudno to wszystko rozdzielić w XVII wieku. 400 lat temu bitwa pod Chocimiem, o której opowiadał Państwu dziennikarz Tygodnika Powszechnego, Maciej Miller. Bardzo Ci serdecznie, Maciej, dziękuję. Bardzo dziękuję. Chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, że podcast Tygodnika Powszechnego powstaje dzięki wsparciu naszych wspaniałych dobroczyńców w serwisie Patronite, za które to wsparcie serdecznie dziękujemy i zapraszamy do jego kontynuowania. Żegna się z Państwem, Michał Kuźmiński. Do usłyszenia. Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcast, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcast i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl. Podcast.